26 lutego jest 57 dniem w kalendarzu. Do końca roku pozostaje 308 dni. 26 lutego 1832 roku w salonie Pleyela przy New Rue Cadet miał miejsce pierwszy paryski koncert Fryderyka Chopina. Wykonał wtedy kilka własnych kompozycji, nokturnów i mazurków, ale także utwory innych muzyków, m.in. Liszta. Występ był wielkim sukcesem. Mendelssohn miał po występie stwierdzić, że Chopin gra na fortepianie jak Paganini na skrzypcach. Możliwość zagrania koncertu była nie lada wyróżnieniem dla młodego zagranicznego muzyka, który w Paryżu przebywał zaledwie pół roku. Od tego koncertu rozpoczęła się wielka ogólnoświatowa kariera Chopina. 26 lutego 1999 roku prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski podpisał dokumenty ratyfikujące członkostwo Polski w NATO. Proces przystępowania Polski do struktur został zapoczątkowany już w 1989 roku po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w realizowaniu polityki zagranicznej. Przystąpienie Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego było, jak wówczas określano, krokiem milowym, dającym Polsce zabezpieczenie przed jakąkolwiek agresją. W tym samym czasie traktat podpisał też prezydent Republiki Czeskiej Václav Havel. 26 lutego 1900 roku w Rawie Mazowieckiej urodziła się Halina Konopacka, właściwie Leonarda Kazimiera Konopacka-Matuszewska-Szczerbińska, polska lekkoatletka i dyskobolka. 31 lipca 1928 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie ustanowiła rekord świata w rzucie dyskiem, tym samym zdobywając pierwszy w historii złoty medal olimpijski dla Polski. W plebiscycie dziennikarzy sportowych została uznana Miss Igrzysk w Amsterdamie. Do końca swojej kariery nie została pokonana w rzucie dyskiem w żadnych zawodach.